Już za niespełna miesiąc rozpocznie się nowy sezon w siatkarskiej drugiej lidze. Zespół KKS-u Kozienice ponownie rywalizować będzie w grupie szóstej. Za przeciwników mając drużyny z Lubelszczyzny, Podkarpacia, Kielc i Łodzi. Sprawdziliśmy, co słychać w naszym klubie. Jak idą przygotowania, kto przybył, a którego z siatkarzy nie zobaczymy w nadchodzącym sezonie. Same dobre wieści, wszyscy zdrowi, wszyscy bardzo ciężko pracują. Pozostał miesiąc do rozpoczęcia ligi. Mamy zaplanowany już cały wrzesień. Kadra jest bardzo szeroka. Na każdych pozycjach mamy komplet, tak więc wszystko w dobrym kierunku idzie. Przygotowania do rozgrywek kozieniczanie rozpoczęli w ostatnią sobotę sierpnia. Przez tydzień przebywali na obozie w Kozienicach, mając do dyspozycji wszystkie potrzebne im obiekty Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu. Trenowali dwa razy dziennie, w terenie, na siłowni oraz w hali. Obóz jest bardzo intensywny, bardzo ciężki. Trenujemy dwa razy dziennie, po kolacji mamy jeszcze odnowę w formie basenu i sauny. Rano zaczynamy od zajęć w terenie, bieg plus zabawy skocznościowo-wytrzymałościowe. Następnie wchodzimy na siłownię. Był wpleciony obóz TRX w środę zamiast siłowni porannej. I zajęcia popołudniowe na hali, 2,5-godzinne, stacje wytrzymałościowo-siłowe. I powolutku wchodzimy już na elementy związane z piłkami. Staramy się już tą piłeczkę czuć. Powolutku, ale to mówię, to na razie początek. Mocno w kość siatkarze dostali szczególnie na zajęciach TRX. W sali fitness Caceres wylewali siódme poty pod okiem trenera personalnego Michała Jamanka. Trening był bardzo mocny, był to trening obwodowy, gdzie zaangażowaliśmy wszystkie partie mięśniowe na poszczególnych stacjach. W dużej mierze wykorzystaliśmy sprzęt TRX, czyli system podwieszany, na którym wykonujemy ćwiczenia. Są to ćwiczenia bez izolacji, gdzie każda partia mięśniowa tak naprawdę działa. Pracujemy nad jedną, ale angażują się pozostałe partie, także mięśnie głębokie, przyszkieletowe. Trening na pewno bardzo ciężki, ale taki bodziec przyda się profesjonalistom tym bardziej, także zdecydowanie sobie poradzili z zadaniem, ale nie było bardzo łatwo, było ciężko. Obwód składający się z 14 stacji musieli zrobić dwukrotnie, a na koniec w ramach relaksu jeszcze ćwiczenia do muzyki. Siódme poty, które wylali, na pewno przełożą się na dobre przygotowanie fizyczne i kondycyjne, a to w perspektywie długiego sezonu może okazać się kluczowe. A jak wyglądać będzie kadra KKS-u w nadchodzących rozgrywkach? Kadrowo w tym roku wyglądamy bardzo, bardzo pozytywnie, mam takie wrażenie. W treningach uczestniczy 16 zawodników zdolnych do grania na poziomie drugiej ligi. Wzmocniliśmy się w porównaniu z tamtym sezonem z zawodnikami z Czarnych Radom. Mamy tutaj z chłopakami takie wrażenie, że zabraliśmy z Czarnych to, co w tamtym roku mieli najlepszego. Po roku gry w Radomiu do Kozienic wrócili Daniel Ostrowski i Wiktor Skwarek. Barwy KKS-u reprezentować będą także libero Robert Gługowski, rozgrywający Jan Czubiński, przyjmujący Kacper Kendra. To starszy brat Patryka, który w lipcu dołączył do piłkarzy Energii Kozienice. Dużym wzmocnieniem powinien okazać się także Michał Moniak, przyjmujący, który może grać także na pozycji atakującego. To był reprezentant Polski w kategoriach kadetów i juniorów. Z drużyną trenuje również młody, 17-letni Sebastian Tałaj, przymierzany na pozycję drugiego libero. Z kolei Michał Kalita, wieloletni rozgrywający KKS-u, w tym sezonie został także drugim trenerem. Jeśli dodać do tego fakt, że większość siatkarzy, którzy stanowili o obliczu zespołu w poprzednim sezonie, została w Kozienicach, wygląda na to, że w tym sezonie nasz zespół będzie o wiele mocniejszy. Z drużyny odeszło natomiast trzech zawodników. Przyjmujący Radosław Kiraga, libero Paweł Sumpur oraz atakujący Jakub Rybowski. Radek nie był w stanie w tym sezonie pogodzić spraw prywatnych z graniem na poziomie drugiej ligi. Paweł Sumpur nie był w pełni zdrowy, nie był w stanie grać na pozycji przyjmującego. I Jakub Rybowski, nasz wychowanek, dostał się na studia medycyna Katowice. W okresie przygotowawczym nasi siatkarze rozegrają kilkanaście sparingów, głównie z drugoligowcami. W planach są turnieje w Świdniku, Jedlińsku i Warszawie. W Kozienicach będziemy mogli ich zobaczyć na 3 dni przed pierwszym meczem ligowym. W środę 26 września KKS rozegra mecz kontrolny z drugoligowym Huraganem Międzyrzec Podlaski. Pierwsze dwa mecze w lidze Kozienczanie zagrają na parkietach rywali. 29 września z Błękitnymi Robczyce, a tydzień później z PZL Sędziszów Małopolski do Beniaminek. Pierwszy mecz w Kozienicach planowany jest na 13 października.
pod warunkiem, że rywal KKS-u, drużyna świętokrzyskiej siatkówki Kielce, w ostatniej chwili nie wycofa się z rozgrywek. A są takie obawy i dotyczą one również KARO AZS Łódź, czyli zespołu, który kozienniczanie według obecnego terminarza mają podejmować w piątej kolejce. W tym roku nasz zespół po raz drugi z rzędu zgłosił się również do rozgrywek Pucharu Polski. W pierwszej rundzie KKS trafił na trzecioligowego Powiślaka Końskowola, z którym zagramy na wyjeździe w środę 17 października. Jeśli KKS awansuje, w kolejnych rundach grać będzie przed własną publicznością. W drugiej czeka już na nich KPS Siedlce.